Hej, cześć, siemanko, ja jestem Random i witam was po żołniersku w kolejnej odsłonie naszej serii randomowe gry, w kolejnej grze, w tej serii grze, którą dla was przetestuję, sprawdzę, ocenię i polecę lub nie. Zapraszam was do oglądania krótkiego gameplaya z gry Victory at Sea Pacific. Jest to gra stricte wojenna, stricte planszowa, to znaczy zamieszczona na konkretnej przestrzeni, skupiająca się wokół bitew, wojen i toczenia walk na oceanie, jak sama nazwa wskazuje, ale też nad nim, w powietrzu. Mam nadzieję, że was tą grą trochę zainteresuje. Jeżeli tak, to oczywiście będziecie sobie mogli ją nabyć, bo na Steamie jest oczywiście dostępna. Cena tej gry to standardowo, w postprodukcji sobie to dodam, wynosi dokładnie tyle. Fu! Tak jest. Jest to sporo, aczkolwiek sam w tą grę jeszcze nie grałem, więc nie wiem, czy taka cena będzie za nią odpowiednia. Czy chcesz pominąć tutorial? Oczywiście, że nie. Chcemy go zagrać. Jak widzicie graficznie, gra chyba daje radę. Complete the training exercise, czyli skończ ćwiczenie. Dzień dobry, admirale. Mamy... Nie zdążyłem przeczytać. Dobra, nieważne. Żeby obejrzeć się, przytrzymaj środkowy przycisk myszy i rusz po myszką. Dobra, no to oglądamy się. Patrzcie, jakie dupne tutaj wszystko to jest. Powiem wam, że szczerze, że jest naprawdę konkret. Aczkolwiek, no... O, zobaczcie, tak też mogę zmieniać. To tego nie wiedziałem. Bardziej mi zależy na tym, żeby móc zmniejszyć czułość myszki, jak zwykle, bo tego nie zrobiłem przed. Dobra, nieważne, później. Okej. Okay. Tu ruszamy kamerą. Zobaczcie, możemy tak obserwować praktycznie całe pole bitwy. Czy na ląd możemy wejść sobie? Oczywiście, że możemy. Patrzcie, ukształtowanie terenu, wszystko jest fajnie odwzorowane. Nasz statek sobie tam dryfuje. Oczywiście możemy go oddalić. Nawet mamy minimapkę w prawym dolnym rogu, więc możecie zobaczyć sobie, jak to wygląda. W całości, w okazałości. A my jesteśmy tutaj USS, jednostka Stanów Zjednoczonych, Litchfield Destroyer, czyli niszczyciel. I jest chyba uszkodzony. Left click the ship or press space to focus on the ship. Klikamy spację i wszystko sprowadza się do statku. Ładnie. Żeby wydać mu rozkazy, kliknij prawym przyciskiem myszy na punkt na jeziorze, na morzu. No to kliknijmy prawym, no. Aha, i tutaj, dobra. Wybierz rozkaz, twój statek będzie poruszał się do tego punktu. No to dajmy tak. Patrzcie, on sobie płynie, czyli tak jakby sterujemy jednostkami. On to sobie ustawił kierunek, kierunek płynięcia po morzu. Rozumiem, że to chodzi morze albo ocean, aczkolwiek to na ocean nie wygląda. Ale myślę, że się dowiemy wszystkiego. Zobaczcie, tutaj statek... Nie, on po prostu palił, wiecie, silniki odpalał. To nie było tak, że on jest uszkodzony, nie? Bo tak dziwnie na tutorial dać nam uszkodzony statek. No byłoby to trochę nie fair wobec, ze strony twórców. Ale wiecie, no zdarza się różnie, także nie wiem. Okej. Okay. Jak widzieliście na początku, ja w tej serii będę teraz robił takie numery, że będę w grę grał i wy to oczywiście widzicie, bo ja gram w to pierwszy raz, a później nagram sobie ocenę z takimi właśnie wyskakującymi numerkami, jak widzieliście to wcześniej, i po prostu wrzucę ją na początek, żebyście wiedzieli, co o tej grze sądzę na początku, już przed tym, jak w nią zagram, a potem porównali to ze swoją oceną. Żeby skręcić, kliknij na prawy i wybierz komendę skrętu? Aha, zawrotu, przepraszam. Zobaczcie, teraz statek się będzie odwracał o 180 stopni. Czyli jakby, wiecie, zmieni kierunek... Nie mogę... Przeszkadza mi to słowo płynięcia. Rejsu może. O, mówmy rejsu. Use the speed slider to slow the ship to halt. Ok. Czyli tym paseczkiem możemy go zwolnić i cofnąć nawet. Zobaczcie. Tutaj będzie stał w miejscu. Tu będzie jechał do tyłu. Jechał. Będzie płynął do tyłu. A tu normalnie. Dobra, zatrzymajmy go póki co. Mamy jakąś tarczę, jakieś coś tam tego. Okej, okay. Select one of the destroyer guns. Wybierz jedną z broni... jaki to ma zasięg dupny, zobaczcie! A to musi być mega. Okej, okay. I co mogę z tym zrobić? To ma taki zasięg, no to dość duży. No i namierzmy ją. Chyba coś zepsułem. A nie, dobra, ustawiamy ją sobie, strzela do niego, dobra. Okej, okay. A ustawmy się tak, patrzcie, tak żebyśmy widzieli. On do jakiegoś tankowca strzela, to jest jakiś... Rybak! Kto mu w ogóle... Czekajcie, ja mam muzyki tam trochę. Może. I muzyczka. Mnie nie zagłuszy, a wam pomoże. Zachowaj zmiany, zobaczcie. To jest jakiś SS Vitus Bering. Cargo ship, czyli statek transportowy. Dobra, walmy z niego, z tego działka. Na przykład tu mu pizgnij, patrzcie. O, ale dostał, fajna giera.
Nie, teraz z tego działu musimy spróbować, dlatego że w kajutę kapitana, czy co to jest tutaj? Use the button, use the plus button or press the key to speed up time. Aha, czyli możemy czas przyspieszać, no to w sumie spoko. Aha, czyli tu przyspieszyliśmy czas i on chyba dostał kilka razy i po prostu tonie. Kurde, ale patrzcie, macie widok w pierwszym rzędzie. Myślę, że fajnie się z kamerką ustawiłem. Jak tonie, jak Titanic, ciekawe, czy się złamie na pół. Ej, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobra, płyń tu na razie. Jak on przyspieszył czas, ty. Okej, okay, tu mamy jakieś, wiecie, bitwa Pearl Harbor. Kto nie wie, co to jest, ten na pewno powinien doczytać, a przynajmniej w szkole się tego nauczy, bo to jest jedna z najbardziej dziwnych i może nie podejrzanych, ale brakuje mi tego teraz słowa, takich, wiecie, nieprzewidywalnych, może coś w tych klimatach bitew podczas II wojny światowej, gdzie Amerykanie i Japończycy naprawdę nieźle namieszali, więc jeżeli ktoś interesuje się historią, zwracam się do niektórych osób, które na czacie mi o tym powiedziały, to polecam poczytać o właśnie tej bitwie. Jeżeli coś o niej wiecie, no to napiszcie mi w komentarzu, że wiecie, że mam się nie udzielać już, nie? Dobra, i tu chyba nam pokazało bitwę. Mamy tutaj tutorial. Press escape to leave the lock screen. Ok, mamy tu tutorial i tu mamy chyba dwa cele, tak? Albo to są nasze statki. Teraz już sam nie wiem. Training exercise. Dobra, coś dostaliśmy. I musimy teraz bronić się przed nadchodzącymi jednostkami. A co to są za jednostki? Musimy sprawdzić, co to są za jednostki tutaj. Także myślę, że wiecie, gierka taka stricte bitewna, wojenna. Jak się wam spodoba, to zapraszam, kurczę. Mi się na razie bardzo podoba. Ale tak wiecie, na chwilę, no jakoś długo w nią nie grał, nie będę. USS Bulk, to jest nasza jednostka. USS Enterprise. Czyli dostaliśmy dwa nowe statki. To jest lotniskowiec. A to jest... Gdzie on płynie? Tu. Też niszczyciel, dobra. Tylko nie za bardzo wiem, co mam tutaj zrobić. Order the Litchfield to move close the Alphard carrier. Może inaczej. Dopłyń sobie tutaj. A możemy jakoś zmieniać jednostki, którymi dowodzimy? Chyba nie bardzo. You may speed at time. No to przyspieszmy czas. Patrzcie, jak płynie nasza żabka. Zobaczcie to, patrzcie, jak śruma to stąd. Ciekawe, zatrzyma się, ej. Siup. A, i zwolnił, dobra. Squadrons are listed here. Każda flota ma dwa squadrony. Nie wiem, co on przez to chciał powiedzieć. Zobaczcie, coś tu widzimy. Aha, czyli paski życia i w sumie chyba dostępne umiejętności statków, czyli tak jakby dostępne do strzelania, nie? Okej, okay, ale co możemy w związku z tym zrobić? Aha, click and drag status bar. Aha, i możemy sobie to przestawić chyba w dowolny ekran, tak? Dobra, okej, okay, mniej więcej czaję. Nie, Blackbacker Squadron. Nie za bardzo... Aha, drop the status bar into Backer Squadron. O to chodziło chyba, tak jest. Czyli, aha, i to mamy wszystko w jednym takim kwadronie, czyli takiej jednostce bojowej, tak? To chyba się w Ameryce nazywa. W Polsce nie mam pojęcia, bo się marynarką wojenną nie interesuje, tym bardziej polskimi okrętami i tym wszystkim całym nazewnictwem. Możemy jakieś dwa skwadrony kombinować, ale ja się w to bawił nie będę, bo to jakby trochę nie ma sensu, bo wiecie, my gramy tylko, żeby zobaczyć, o co chodzi w gierce. No, graficznie gierka daje radę, ale moją ocenę już widzieliście na początku, więc powtarzał się nie będę. Click right on a sea and order the squadrons to move, czyli możemy poruszyć całym skwadronem. I przyspieszmy czas trochę. Co się stanie? Jak one się ustawią, skoro kazałem im wszystkim przyjść tutaj? Ten co, wykręca? Litchfield, chodź tu. Lotniskowiec się przestawił. Okej, okay, nie czaję. One się chyba ustawiły trzy takt w takiej jednej linii, zobaczcie. To chyba o to chodziło. Podwójne kliknięcie to sfokusowanie się na statku. Mamy lotniskowiec, mamy lidera i mamy zwykłego zniszczyciela. Okej. Okay. I możemy zbadać teren, żeby sprawdzić, czy nie ma nad nim żadnych żadnych, wiecie, wrogich rzeczy. I co możemy... O, i możemy wysłać bombowce z tego statku. Zobaczcie, ile tu samolotów stoi. Właściwie myśliwce, przepraszam, to nie są bombowce. No to wybierzmy tego. Click on a point which you wish to send the flight. Okej.
Dajmy go tutaj na przykład. Niech tam poleci. Aha, i on się ustawi kierunkiem takim, żeby temu myśliwcowi było jak najwygodniej wystartować. Zobaczcie, co on robi. On się chyba do wiatru ustawia. Select the bomber. No i okej, wybieram bombowiec. I tu widzieliśmy wrogów. To napisało nam, że widzimy wrogów w tym miejscu, więc musimy chyba zrobić coś w kierunku, żeby tam jednak ten bombowiec wysłać. Lecisz? Leci nasz bombowiec, zobaczcie. On tam gdzieś zwiedza i coś strzela chyba, tak? Czy on... Nie, on skanuje wrogów, dobra. A on mi kazał tutaj przeskanować, to nie. To wyślijmy ich tu. Skanuj. Widzisz coś, ziomek? Może jakieś łodzie podwojne. Patrzcie. Niszczyciel japoński został wykryty. Ogarnijcie to. Kliknij prawym na statek przeciwnika i daj atak. No to dajemy atak. I co się teraz dzieje z naszymi statkami? Zobaczmy. Skupmy się na tych. No ja bym najchętniej to podjechał do tego Japończyka naszym destroyerem, nie? Czyli naszym niszczycielem. To wybierzmy zwykłego destroyera. I po prostu tam podpójmy, no kurde. Lidera też możemy tam wysłać właściwie. Więc niech sobie tam płyną chłopaki. Move the slider up, żeby coś tam starczą zrobić. Okej, okay. To już widzicie, wchodzimy w taki etap gry, gdzie coraz więcej musimy ogarniać, jak się robi, co się robi, taktyki, zagrania, techniczne możliwości każdego statku. Czekajcie, slider. Nie wiem za bardzo, o co mu chodzi tutaj, no ale... Aha, i tu mamy statek, który to wszystko z góry widzi. Move, a tu jest slider, patrzcie. Teraz to robi samolot? On dalej skanuje, czy dalej szuka pozycji? Nie rozumiem. Aha, czyli on musi skończyć tak jakby, wiecie, swój nalot bombowy. I dopiero wtedy będziemy mogli jakoś się tam zająć niszczeniem japońskiego statku. Nie no, czemu mi tak uciekasz? Dobra, przyspieszmy czas trochę, bo on będzie się wlókł chyba. O, i będzie bombowa. Ale dostał siekierę. Dobrze, dobry bombowiec. Wracaj na statek. USS Litchfield. Wybierzmy go sobie. I co mamy tym Litchfieldem? Tu jest łódź podwodna. O kurde. Okej, okay, dobra. No to destroyer. Kurwa, płyniesz mi tam. Tu, proszę. Musimy chyba jeszcze trochę podpłynąć, bo zobaczcie, że on sięga tylko dotąd, a statek powietrzny, znaczy podwodny znajduje się w tym miejscu, więc musimy go trochę bardziej przesunąć jeszcze. Okej, mamy go chyba. Kliknij na prawym i naciśnij atak. No to oczywiście ustawimy sobie kamerkę, żebyście widzieli coś więcej niż tylko czerwony punkcik na mapie. Aczkolwiek to jest tylko łódź podwodna, więc wiecie, tu za wiele nie zrobimy. I okej, i dajmy prawym i atakuj. On już go namierzył. I musimy go teraz zniszczyć. Tu mamy, zobaczcie, jakieś głębokie... To są chyba jakieś bomby podwodne. Rakiety? Nie wiem. No strzelmy w niego, zobaczymy co się stanie. On coś zrobił oprócz tego, że podjechał? Po prostu podjedźmy Litchfieldem w to miejsce. Zobaczymy jak on się zachowa, jak będzie bardzo blisko tego. Wiecie, to już są takie typowe gry dla fanatyków wojennych. Ja nim niestety nie jestem, więc... Co on zrobił? Już myślałem, że mi Litchfielda zniszczył. O ty, pałusie. Okej. Okay. I on wraca do formacji przez ten przycisk. Myślę, że podstawowe funkcje wam jak najbardziej pokazałem. To był taki lekki samouczek.
I teraz nie zostaje nic innego, jak tylko przejść do bitwy. Jeżeli będziemy kiedyś się jakoś turbo nudzić, to myślę, że możemy spokojnie sobie taką gierkę na chwilę na livestreamie odpalić. Wystarczy, że powiecie, a jak powiecie, to będzie dla mnie znak, że oglądaliście. Ja wam za dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne randomowe gry już za tydzień. A za tydzień jest naprawdę fajna gierka, więc polecam, bo jest fajnie zrobiona, jest niedroga, jest oczywiście grywalna, fajnie się w nią pyka. Taki mały spoiler. A w międzyczasie zapraszam was na odcinki z Preya w tygodniu i jakieś tam livestreamy, niedługo Resident Evil 7. Także zapraszam na horror z moim darciem ryja. A na razie to wszystko, więc do zobaczenia i cześć!